Hej siemanko, z tej strony Gigantus. Witam was w 15 odcinku karierki Zebra Truck Simulator 2, a przed nami kolejny fracht. Zobaczymy, co tutaj możemy wziąć krótkiego. Karlskrona, nie, Gdynia, nie. Bielsko-Biała, Cieszyn, ale zbyt krótki. Gdańsk, Karlskrona, no też nie. Gdańsk, Waxio, też nie. Lublin, to mamy Trelleborg. Gdynia, Trelleborg. No i tu pojedziemy. Wiadomo, dużo kasy nie zarobimy, 3240 euro, ale... O, jeszcze jedno. Muszę zmienić ustawienia, opcje, klawiatura. Nie klawiatura, tylko opcje, kontroler. Tylko klawiatura, sterowanie myszą, czułość kierownicy na minimum. Co tam jeszcze? Rozgrywka. Ogranicznik prędkości jest włączony. Wiadomości korekcji kamery. Pokaż filmiki, ruch kamery. Ok, zobaczymy teraz. Jedynka. No i pędzimy. Będę jeździł. No i jedziemy do Trelleborgu. Jestem ciekaw, jak wyjdzie filmik na nowym programie Bandicam, z którego będę korzystał teraz. I czy będą takie ścinki jak... jak na OBS-ie. No niestety na OBS-ie tragicznie to wyglądało. Miejmy nadzieję, że teraz to będzie lepiej wyglądało. Chociaż... Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Nagram to, jeśli wyjdzie dobrze, to wrzucę. O, dzięki, dzięki ziomek. I będę starał się frachty jeździć. Dobra, włączmy światło. Frakty będę starał się jeździć krótsze na razie. I żeby jak naj... W sumie nie wiem, gdzie tu... Oj, nie tu pojechaliśmy. W sumie... Ten fracht przejadę i zobaczę, jak to wygląda. Czy są aż takie ścinki gry, jak były. Nie, tu wjechaliśmy po prostu. Jak były na OBS-ie, jak nagrywałem. Jak będzie lepiej, no to będziemy jeździć też dłuższe frachty. I będę starał się dowozić wszystkie frakty bez uszkodzeń. Bo ewidentnie teraz, jak nagrywam tym programem, w ogóle pierwszy mnie nie ścina. Gra chodzi płynnie. Więc to też dla mnie jest komfort. No i oczywiście w komentarzach możecie mi napisać. Czy jak
jak to wygląda, czy nagranie jest płynniejsze niż poprzednie nagrania. To będzie coś dla mnie pozytywnego. Wiadomo, że to nagranie nie będzie do nagrywania i tak dalej, ale może zmienię komputer. Na razie ten komputer służy także do pracy i w międzyczasie też robię symulację do pracy. Więc to też mnie ogranicza pod jakimś tam względem, że to nie chodzi tak płynnie jak należy. No ale miejmy nadzieję, że będzie o wiele lepiej niż było na OBS-ie. Nie wiem po co mi. No i na myszce się o wiele lepiej jeździ. To też trzeba przyznać rację. To dzięki osobom, które mi poleciły myszkę, żebym na myszce jeździł. Oczywiście regulaminowo jedziemy. Tak jak ja planowałem jeździć na tej karierce. Ograniczenie do 70, więc ciśniemy do Trelleborga. No niby teraz Bandicam pokazuje mi, że mam 15 FPS-ów. Zobaczymy, jak to wyjdzie na filmiku. No i jedziemy do tego Trelleborga. Ograniczenie do 50. No oczywiście już będę miał uszkodzenia, bo za gwałtownie zakręciłem, no ale to jest taki odcinek na nowym programie, że na tym mi akurat nie zależało zbyt bardzo, żeby dojechać ten, tylko żeby sprawdzić, jak to wyjdzie. Jeśli to wyjdzie kiepsko, ten odcinek się nie pojawi na tubie. Jeśli to wyjdzie dobrze, no to się pojawi, no i będzie taka, a nie inna jazda na razie. Ale wszystko, co pisaliście, ci, co napisali, że to kiepsko wygląda, staram się to poprawić. Wszystko staram się poprawić, żeby było jak najlepiej, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No i jedziemy do Trelleborga. Nie wiem, ile zostało, promem przepłynąłem, ale powinniśmy niedługo być w Trelleborgu. Dobra, my tu będziemy skręcać, ale na razie mamy czerwone światło, oczywiście. Jak zwykle zahamowałem dużo przed. Jedziemy. Normalnie bym włączył jakąś muzykę, ale nie wiem, czy mogę radio włączyć z gry. Wolwiaczem jedziemy.
Ktoś tam mi powiedział, że pomyliłem Volvo z DAF-em w którymś odcinku. Mogło się tak zdarzyć. Ja nie ukrywam tego. Nawet 80 mogę jechać. No to ciśniemy. Może być lekkie klatkowanie. Nie ukrywam tego. O, tak, za bardzo zjechałem na prawą stronę, ale to w tym momencie mało ważne, ale nadal mamy ładunek bez uszkodzeń, a jeszcze mamy 155 km do celu. Na godzinę. Tu już jest ograniczenie do 70, więc zwalniamy. Dobra. I jedziemy sobie spokojnie. No i oczywiście zapraszam chętne osoby, jeśli będą takie do zakładów bukmacherskich. Oczywiście typy ode mnie będziecie dostawać, w zależności jaką kwotą dysponujecie i tak dalej. Będę wam rozdzielał za ile bym postawił i tak dalej. A także ja nie oczekuję zapłaty za te typy, tylko w zależności od tego, czy będziecie tylko z moich typów korzystać, czy ze swoich, chciałbym, jeśli będziecie wygrywać z moich typów i tak dalej, 25% z wygranej. No, taki standard biorę. Z wygranych oczywiście. Nie dam, że 25%, bo wy sobie sami uciłacie, a ja chcę 25. Nie, 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 tylko z moich typów. Dlatego to jest, mi się wydaje, dobra propozycja dla osób. Oczywiście, jak ktoś dysponuje kwotą 10 zł, to wiadomo, że mi to się nie będzie bardzo opłacało, ale i z 10 zł można zrobić w no, po dłuższym czasie jakieś tam pieniądze. Chętne osoby zapraszam na brief, na mojego Facebooka, który jest podany na YouTubie i zawsze można do mnie się zgłosić. Ja tu spokojnie będę jechał ze względu na to, że nie umiem po rondach jeździć zbyt dobrze. To akurat to rondo było bardzo proste, ale są różne ronda w ETS-ie. Dobra, my robimy 80 na godzinę i pędzimy. Jeszcze 85 km, więc lada moment będziemy na miejscu. Oczywiście z góry zapraszam także na stronkę poświęconą futbolowi menadżerowi fmtube.pl, także na polecane kanały moich znajomych youtuberów, a także dzięki wielkie za subskrypcje, lajki, komentarze, no i wszelaką pomoc, żeby to wyglądało jak najlepiej.
A teraz dokończymy to nagranie, ponieważ Boris Akakalesony napisał do mnie, czy jestem. Ja skończę to nagranie i będę po prostu zmykał, a jest dokładnie dziś sobota. Dobra, pędzę. Jak najszybciej oddać ten fracht. I po prostu będziemy widzieć się w następnym odcinku. Jeszcze 58 km, więc szybko trzeba to dojechać sobie na spokojnie, oczywiście, żeby nie było uszkodzeń. I miejmy nadzieję, że ten odcinek pojawi się na tubie. Na pewno będzie lepiej niż na OBS-ie, bo tam rzeczywiście cięło mnie tragicznie. A tu chodzi wszystko płynnie, jedynie mogą być jakieś klatkowania ze względu na to, że mam te spadki FPS-ów jak jadę. No ale to ja zobaczę, jak to wygląda. Na pewno będzie lepiej niż na OBS-ie, jak nagrywałem. Gdzie tam lagi były niesamowite, a tu cała rozgrywka powinna chodzić płynnie. Zaraz dojedziemy sobie na spokojnie. Miejmy nadzieję, że nic nie przywalimy, bo mamy 0% uszkodzeń, więc całą kaskę dostaniemy, jaka jest za to zlecenie. Nie chcę też robić czegoś na siłę, oczywiście, ale chciałbym nagrywać ETS-a. Lubię tą grę. Fajna karierka tu się szykuje dla mnie. Będzie naprawdę ciekawie. Tylko jest kwestia tego, żeby to też miało może nie fenomenalne, żeby fenomenalnie to wszystko wyglądało, bo no niestety mam taki, a nie inny sprzęt. I jeszcze pracę do tego, ale żeby to było lepiej niż na OBS-ie, czyli żeby płynnie to chodziło bez jakichś tam lagów i tym podobnych rzeczy. Musiałem przyhamować, bo zapomniałem kręcić, no ale już jesteśmy blisko. No, jeszcze jeśli chodzi o to radio, no to możecie mi napisać, powiedzieć, czy można włączyć, czy nie będzie to, że prawa autorskie zastrzeżone i tym podobne rzeczy. Chyba tu mamy spedycję, tak jest. Dobra, my oddajemy fracht. Doskonale, oczywiście. Mamy 202 expa. Zbliżamy się do kolejnego poziomu powoli. Kontynuujmy. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam.